Jeszcze raz witam serdecznie na dzisiejszym spacerze w imieniu Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny i firmy IB Dekker. Dzisiejszym organizatorem i za sprawy organizacyjne odpowiadam ja. Naszym prowadzącym dzisiaj jest licencjonowany przewodnik po Gdańsku, pan Aleksander Masłowski. Poprowadzi nas po ciekawych miejscach we Wrzeszczu Dolnym. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będziemy poszukiwać historii Dolnego Wrzeszcza. Będziemy poszukiwać miejsc, które nam wyjaśnią, dlaczego ten Wrzeszcz ma taki właśnie kształt, dlaczego ma taką zabudowę, skąd się wziął i jak to się stało, że istnieją dwa Wrzeszcze. Skąd i od kiedy funkcjonuje podział na Wrzeszcz Górny i Dolny. Co jest granicą między Wrzeszczem Górnym a Dolnym, oczywiście Państwo wiedzą, prawda? To jest ta linia kolejowa i nasyp kolejowy omurowany, czyli tak jak mur dzieli dawny Wrzeszcz, dawny obszar włączony na początku XIX wieku włączony do Gdańska jako dzielnica. Ten obszar został w 1870 roku podzielony linią kolejową. Linią kolejową został podzielony na dwie nierówne części, na część bardziej zurbanizowaną i część mniej zurbanizowaną, właściwie jeszcze zupełnie wiejską, czyli właśnie późniejszy Dolny Wrzeszcz. Ten podział ugruntował się, odkąd na początku XX wieku powstał ten nasyp kolejowy, no ale Wrzeszcz w związku z pewnym charakterem tej okolicy i czynnikami, które wpływały na rozwój obu części Wrzeszcza, rozwijał się nieco nierówno. Z tych majątków ziemskich, które ukształtowały początek tej zurbanizowanej strefy Dolnego Wrzeszcza, najstarszym wydaje się być majątek Guźniczki. Majątek, o którym wiemy tyle, zresztą tak jak i o całej okolicy, która tworzy obecnie Dolny Wrzeszcz, że ta okolica była podzielona na dwie strefy, na dwie własności właściwie. Ta strona, po której stoimy, to jest strona gdańska, strona wrzeszczańska, czyli gdańska. Natomiast za Strzyżą, która w przeszłości płynęła nieco inaczej, ale nie bardzo inaczej, za Strzyżą jest strefa, dawna strefa cysterska, czyli strefa należąca do klasztoru w Oliwie. I tak się to na pewno wiemy, o tym wiemy na pewno, że od niepamiętnych czasów ten podział istniał. Oczywiście wcześniej, zanim ta strefa, w której jesteśmy w tej chwili, zaczęła być strefą gdańską, była to strefa krzyżacka. I na teren, który był po likwidacji majątku, przejęty przez przemysł, już wchodzi strefa miejska, wchodzi strefa urbanizacji, a nie industrializacji. Czy to jest działanie pożądane, czy tak powinno być? Nie nam decydować, proszę Państwa. Takie są naturalne koleje rzeczy, że przemysł z centrów miast się wycofuje z oczywistych względów i jego miejsce zajmuje po prostu mieszkaniówka. I to się właśnie tutaj dzieje. Należy wierzyć i ufać, że jak najwięcej z tego, co tworzyło strukturę dawnego browaru, zgodnie zresztą z obietnicami dewelopera, zostanie zachowane. Że dzięki temu będziemy mogli obserwować to, co jeszcze cały czas widać, kiedy tu się przyjrzymy poszczególnym widocznym obiektom, że ten browar powstawał etapami. Że ten browar był rozbudowywany od 1873 roku, no właściwie stale. Oczywiście te najnowsze budynki, najmniej zabytkowe, zniknęły, ale te najbardziej z wieżą charakterystyczną dla browarów, wieżą, zostały na razie i miejmy nadzieję, że zostaną i że będą o historii tego miejsca świadczyły, tak jak o historii w ogóle tego miejsca, gdzie jesteśmy, czyli o przeszłości miejsca, które nazywa się Kuźniczki, świadczy istniejący do dzisiaj dwór w Kuźniczkach. Stoimy przy ulicy, dzisiaj trzeba powiedzieć Lelewela. A gdzie ulica Lelewela, gdzie my, prawda? Gdzieś tam dopiero za tymi budynkami zaczyna się dzisiejsza ulica Lelewela. Ale ta dzisiejsza ulica Lelewela, to co dzisiaj się nazywa ulicą Lelewela, to jest dawna ulica Labesa. Dawna ulica Labesa, która tam łukiem łagodnym otaczała tą posiadłość Kuźniczki i tu właśnie, gdzie jesteśmy, biegła dalej i to, co Państwo tam widzą, czyli ulica nad Stawem, to jest kontynuacja, to się też nazywało kiedyś ulicą Labesa. Ulica Labesa, proszę Państwa, dochodziła aż do Grunwaldzkiej. Czyli widzimy, że pewne procesy, czyli najpierw wyznaczenie linii kolejowej, które odcięło, czyli w gruncie rzeczy kawałek tego parku zdewastowało, a następnie, kiedy została odcięta część ulicy Labesa po górnowrzeszczańskiej stronie, już mamy pewne przekształcenia. Ten budynek, który tutaj Państwo widzą, pochodzący z drugiej połowy lat 30., to jest nowy budynek dyrekcji browaru, który powstał, proszę Państwa, na środku ulicy.
bowiem kiedy browar w latach 20., który się kończył, tu dokładnie w tym miejscu się kończył browar, docierał do ulicy Labesa. Pierwszy adres browaru to było Labesa 6/7, a więc do tego miejsca docierał browar, a dalej zaczynały się pola strzyży dawne, czyli Wielki Plac Ćwiczeń. A konkretnie w momencie, kiedy dochodziło do przejęcia tego terenu za ulicą Labesa przez browar, tam było lotnisko. Lotnisko zaczynało się, proszę Państwa, za tym budynkiem, nie tam gdzieś dalej. Przeszliśmy przed chwilą przez ulicę Gołębią. Ulica Gołębia miała kiedyś bardzo ciekawego patrona. Tym patronem był Friedrich Fröbel. Tak wyglądał Friedrich Fröbel. To jest człowiek, który stworzył podstawy nauki, którą można by nazwać określić mianem przedszkolnictwa. Bowiem był to człowiek, który opracował metodę wychowania dzieci przedszkolnego. Metodę, która miała polegać na tym, że dzieckiem się należy zajmować, dzieckiem się należy opiekować, dziecko należy traktować z wielką uwagą. Proszę Państwa, stoimy przed szkołą. Szkołą Pestalozziego. Takie jest jej oryginalne, że tak powiem, wezwanie. Została tutaj wzniesiona ta szkoła w roku 29. A architektem, który ją zaprojektował, był Martin Kisling, jeden z twórców całego tego ogromnego osiedla, całego tego wielkiego Wrzeszcza, który razem z kilkoma innymi projektantami opracowywał koncepcję nie tylko wyglądu poszczególnych budynków, ale i całego zagospodarowania tej przestrzeni zajętej właśnie z pewnej części z dawnego placu ćwiczeń. Patrząc na ten budynek, widzimy gdański modernizm, różniący się, jak Państwo widzą, od modernizmu gdyńskiego, głównie tym, że nie ma tu tych charakterystycznych zaokrągleń dla gdyńskiego modernizmu i nie ma również białych powierzchni, tej białości, gdyńskiej białości. Gdański modernizm jest właśnie ceglany i czerwony. Architekci, którzy projektowali koncepcję nowego Wielkiego Wrzeszcza, podeszli do sprawy bardzo poważnie i nie potraktowali tego jako obszar, który należy maksymalnie zabudować, maksymalnie zastawić budynkami, żeby jak najwięcej tych jednostek sypialnianych było, no bo w efekcie powstała, co tu dużo gadać, ogromna sypialnia. Postanowili również przestrzeń miejską zorganizować w taki sposób, żeby była tam przestrzeń publiczna. Jednym z takich miejsc jest właśnie dzisiejszy plac Wybickiego, który w momencie, kiedy w drugiej połowie lat 20. XX wieku został wytyczony, został nazwany Nowym Rynkiem. No i akt, taka była nazwa tego miejsca między rokiem, powiedzmy, 30 a 45, kiedy nadano temu miejscu nazwę ulica, znaczy placu Wybickiego. Plac Wybickiego, który wyłącznie moim zdaniem z powodu tego, że jest to plac Wybickiego, a Wybickiego się ruszyć nie da, nie nazywa się jeszcze placem Grasa, jest poniekąd placem Grasa ze względu na to, że umieszczono tutaj obiekty w absolutnie jednoznaczny sposób do twórczości tegoż pisarza nawiązujący. Jeżeli przyjrzymy się planowi tego terenu, który został zabudowany od połowy lat 20. do końca lat 20. i tworząc osiedle Wielki Wrzeszcz, zauważymy w nim taką charakterystyczną wyspę w tym terenie. Ta wyspa to jest właśnie teren, na którym w tej chwili się znajdujemy. Jest to, proszę Państwa, jedna z ostatnich inwestycji, jeśli nie w ogóle ostatnia inwestycja niemieckiej armii na terenie Gdańska. Mianowicie w tym miejscu, u skraju Wielkiego Placu Ćwiczeń, w roku 1912 zaczęto wznosić nowy obiekt koszarowy. Obiekt koszarowy, który miał obejmować teren o kształcie takiego wydłużonego, nieregularnego trapezu. Obiekt, który przeznaczony był dla nowej, stosunkowo nowej formacji wojskowej, jaką były Wojska Łączności. Ta formacja na przełomie XIX-XX wieku, w związku z rozwojem telegrafu, w związku z pojawieniem się radia, była coraz bardziej doceniana przez wojskowych i tu właśnie w Dolnym Wrzeszczu postanowiono, nie nazywanym jeszcze wówczas Dolnym Wrzeszczem, raczej Wrzeszczem Północnym, postanowiono zbudować nowe koszary przeznaczone właśnie dla tych, jak to w skrócie ich nazywano, telegrafistów. Z ogromnego planowanego kompleksu koszarowego, który miał obejmować cały ten teren aż tam do taki trójkątno-trapezoidalny teren, zrealizowano jedynie budynki ustawione wzdłuż ulicy, która wówczas nazywała się Heeresanger, czyli powiedzmy działka armijna, działka armii, a teraz się nazywa Aleją Legionów. I z tych budynków
do dzisiaj widoczne i czytelne są właściwie z tych, które powstały jako budynki przeznaczone dla telegrafistów, widoczne są jako monumentalne obiekty cztery budynki. Przede wszystkim mamy dwa budynki koszarowe, dosyć podobne do siebie, jeżeli chodzi o układ, pod numerem 7 i pod numerem bodajże 11. I pośrodku między nimi budynek z wysoką wieżą. Budynek, który służył tym, no, jako podstawa wszystkich urządzeń tej komunikacji na odległość, wszystkich urządzeń telekomunikacyjnych, których mieli używać ci telegrafiści. Ten teren, no i czwartym budynkiem, który pochodzi jeszcze z czasów, kiedy było tutaj budowany kompleks koszarowy, jest dawna ujeżdżalnia dla koni. Proszę Państwa, tutaj kawałeczek za rondem, tam gdzie są te budynki zaraz za rondem, tam w tym miejscu znajdowała się kolejna z trzech osad, które dały podstawę do rozwoju Dolnego Wrzeszcza. Ta osada nazywała się Brunshof i wiemy o niej od początku XVII wieku. Jej założycielem był niejaki Adrian Brun. Od tego nazywało się to Brunshof, czyli gospodarstwo, dwór Bruna. Dla tej nazwy próbuje się obecnie wprowadzić ahistoryczną, ale dobrze ukształtowaną nazwę Brunowo. A więc to Brunowo tutaj powstało jako jeden z tych trzech punktów przemysłowo-osadniczych, które dały początek Dolnemu Wrzeszczowi. Idziemy, proszę Państwa, mniej lub bardziej, ale cały czas wzdłuż Strzyży. Tutaj Strzyża też, ale podziemnymi kanałami płynie i właśnie nad Strzyżą powstał majątek Brunowo, który również w swojej strukturze miał zakłady, przynajmniej jeden zakład napędzany siłą energii, znaczy energią płynącej wody. Śladem już po wchłonięciu tego Brunowa przez zabudowę Dolnego Wrzeszcza trzeba Państwu wiedzieć, że tutaj w tej strefie urbanizacja Dolnego Wrzeszcza postępowała najszybciej. Proszę Państwa, jesteśmy zaraz za u wylotu ulicy dzisiejszej Waryńskiego, którą wraz z ulicą Białą uważam za pierwsze zurbanizowane, pierwsze ulice, przy których powstała regularna miejska zabudowa w Dolnym Wrzeszczu. Tak więc, proszę Państwa, dwa z osiedli, czyli Kuźniczki i Brunowo, już widzimy, przynajmniej miejsca, gdzie one się znajdowały. Zostaje nam jeszcze trzecie z tych osiedli, czyli Nowe Szkoty i w kierunku Nowych Szkotów przez ulicę Mickiewicza teraz się właśnie udamy. Dotarliśmy do właściwie przed same Nowe Szkoty. Nowe Szkoty mam za sobą. Tutaj, gdzie jesteśmy, jest od paru lat park. Park nad Strzyżą się nazywa. I teraz, czy ta nazwa jest właściwa? Proszę Państwa, za Państwem tam jest ciek wodny, prawda? I tutaj jest drugi ciek wodny. Jak ten się nazywa? Tak jest, to jest Potok Królewski, nazywany w oficjalnej terminologii Bystrzec 2 bodajże. Więc ta woda, która tutaj płynie obok nas, jest to woda połączona dwóch potoków, Królewskiego i Potoku Jaśkowej Doliny. No a co to jest tam, proszę Państwa? No właśnie, czy to jest Strzyża? Strzyża, proszę Państwa, znaczy oczywiście jest to woda Strzyży, jak najbardziej, tylko że jeżeli mamy do czynienia, czy to co płynie przez Gdańsk koło Wielkiego Młyna, jak się nazywa to? A właśnie kanał Raduni. A Radunia normalna płynie gdzie indziej, prawda? Więc jeżeli człowiek wykopie kanał i puści nim wodę, to w tym momencie już nie powinniśmy mówić, nie mówimy o Raduni w Gdańsku, tylko o kanale Raduni. To, co Państwo widzą tutaj, to jest sztucznie wykopany kanał. To jest skrót Raduni, Strzyży jest to skrót, który został wykonany względem jej oryginalnego biegu. Oryginalny jej bieg był dookoła Nowych Szkotów. Dookoła Nowych Szkotów i na wysokości miejsca, gdzie w tej chwili są, w miejscu, gdzie w tej chwili stoją akademiki Politechniki przy ulicy Leczkowa, tam znajdował się stosunkowo duży staw. Staw, który podobnie jak inne tego typu obiekty służył do spiętrzania wody w celu jej wykorzystywania w młynie. I w ten właśnie sposób napędzany był, w ten właśnie sposób stworzyła się podstawa istnienia trzeciego z tych punktów osadniczych, które dały podstawę Dolnemu Wrzeszczowi. Nowe Szkoty. Nazwa oczywiście, podobnie jak w przypadku Starych Szkotów, nawiązuje do imigrantów, powinniśmy powiedzieć dzisiaj. Imigrantów nieakceptowanych w samym mieście. Dziękuję Państwu bardzo za udział w spacerze. Miejmy nadzieję, że następny będziemy już w lepszej aurze, w lepszych warunkach, bo dzisiaj było pod względem pogodowym tragicznie, ale mam nadzieję, że pod względem pozostałym podobało się Państwu. Dziękuję Państwu za udział w spacerze.